nie usłyszałem informacji ostatnich sprawozdania, co dzieje się z inwestycjami na terenie Łąk. Jak daleko postępują, ponieważ moim zdaniem są tam prace no, po prostu opóźniane. Nie wiem, czy celowo, czy w ogóle z braku środków, ale nie ma właściwego tempa zagospodarowywania tego terenu. Mieliśmy tutaj zaplanowane to zadanie do zrealizowania w przeciągu bieżącej kadencji i samo ono jest tutaj rozpisane i myślę, że jeżeli chodzi o zakończenie tych prac, to zgodnie z planem wykonamy to w przyszłym roku. Na dzień dzisiejszy ja myślę, że to, co miało być zrobione w poprzednich latach, jest zrobione. Rzeczywiście tutaj przez okres wiosenno-letni niewiele się tam działo, ale zaraz powiem dlaczego. Między innymi elementem, który był do wykonania w bieżącym roku, była droga łącząca tą uliczkę tutaj naprzeciw pana Karwatki, następnie tutaj firma bodajże pana Arkadiusza Nowaka, tak się nazywa, i dalej tutaj na tyłach ulicy Roberta Kocha, między innymi na PCI. I wylot tej ulicy miał być tutaj przy straży pożarnej koło tego wniosku Totolotka. Muszę powiedzieć, że ogłosiliśmy już przetarg na to zadanie, został wybrany wykonawca, natomiast wstrzymaliśmy roboty z jednego tylko powodu. Mianowicie przy tej ulicy odbywa się prywatna inwestycja wymagająca zastosowania ciężkiego sprzętu i budowlanego i do dołożenia materiałów. I doszliśmy do wniosku, że wybudowanie drogi i natychmiast wpuszczenie tego transportu może spowodować no, jakieś tam naruszenie tej nowo powstałej struktury. Dlatego w uzgodnieniu z wykonawcą tej inwestycji postanowiliśmy przesunąć termin realizacji już po tym wybranym przetargu na zakończenie tych prac budowlanych. Także ona zostanie z poślizgiem, ale na pewno wykonana. Na dzień dzisiejszy cały teren Łąki jest wykoszony. I w tym roku chcemy jeszcze wykonać stawy ściągające wodę no, w takie, jakby to powiedzieć, no stawy w dwóch miejscach. Jeden będzie wykonany tutaj na zapleczu ulicy Prusa. W przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy starali się również zmodernizować tą drogę, żeby to stanowiło kompleks. Kolejne stawy będą wykonane tutaj w okolicy tego zaniżenia, które znajduje się przy deptaku do PKS-u. Jeżeli tutaj idziemy od Straży Pożarnej, tam jest takie mokradło wokół tych drzew i tam zostanie wykonany kolejny staw. Tutaj pan przewodniczący również tym tematem się interesuje i nadzoruje. Także te stawy na pewno zostaną wykonane. I praktycznie na rok przyszły zostaną już te prace takie wykończeniowe, czyli ta mała architektura, jakieś tam placy, zabaw. Prawdopodobnie zrezygnujemy z boiska sportowego. Myślę, że wykonamy jakieś inne elementy w tym miejscu, natomiast koncentrujemy się, jeżeli chodzi o budowę obiektów sportowych, na tym obiektu, który w tym roku jeszcze będzie wykonany, a następnie przy obiektach oświatowych. Nie wiem, może mam takie szczęście albo nieszczęście, ale mieszkańcy ulic Kurzocińskiego, to znaczy ulic zawartych pomiędzy ulicami Słowackiego a Kusocińskiego, rzekomo od dłuższego czasu apelują o ustawienie ekranów przeciwhałasowych wzdłuż ulicy tej obwodowej Żeromskiego. Ja nie mam wyrobionego na ten temat zdania, ale chciałbym poprosić, żeby podjęto działania celem po prostu zajęcia stanowiska w tej sprawie. Ponieważ hałas w godzinach późno wieczornych i nocnych tam po prostu znacznie im przeszkadza i uprzykrza żywot. Tematem tym zajmowała się ostatnia komisja budownictwa, ponieważ wystąpiła do nas spółdzielnia mieszkaniowa Zjednoczenia, aby tutaj przy naszym udziale wykonać, przy naszym wydziale wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby na odcinku tutaj przebiegu tej drogi 32 wykonać w określonych miejscach nasadzenia stanowiące taką
barierę hałasową, no i nie tylko. No i tutaj w wyniku prac komisji ustaliliśmy, że takie nasadzenia będą wykonane na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich w kierunku Poznania, aż mniej więcej do tego Orlika, który budujemy. Myślę, że to jest uzasadnione, bo na tamtym odcinku jest to głównie budownictwo mieszkaniowe, natomiast tam dalej już mamy ten basen, tego Orlika i myślę, że dobrze było, żeby to było z ulicy widoczne, bo to są ładne obiekty. I również był tutaj poruszony ten odcinek, skrzyżowanie z ulicą Lipową w kierunku tutaj Spółdzielni Mężarskiej, czy zjazdu do Spółdzielni. Tam mamy już od wielu lat wnioski mieszkańców tych bloków mężarskich przede wszystkim o ustawienie jakiejś zieleni. Natomiast tutaj do końca nie zrozumiałem. Chodziłoby to o ten odcinek po drugiej stronie? Po drugiej stronie i mówię, od ulicy Gajewskich, ewentualnie Słowackiego w kierunku Poznania, aż do tej Lipowej przynajmniej, bo ona siedzi na drogę. Od Urzędu Skarbowego, tak? Prawa strona? Tak, ale po lewej stronie, ja do kierunku Poznania. Ja tutaj wspomniałem, że miałby być nasz udział. No, założenie jest takie i tutaj dyrekcja, można powiedzieć, akceptuje takie rozwiązanie, że oni by sfinansowali koszt tych nasadzeń, natomiast miasto przez określony czas do ukorzenienia się tej zieleni miałoby o to dbać, czyli podlewać tam, usuwać kwiat, pasty itd., itd. Ja myślę, że to rozwiązanie jest jak najbardziej do przyjęcia. Ja myślę, że niebawem te nasadzenia w określonym zakresie, myślę, że tam jeszcze pana radnego wniosek możemy nad przedyskutować, ale w określonym zakresie myślę, że zafunkcjonują. Także jest to na dobrej drodze. Sprawa kolejna to niedawno byliśmy świadkami dla Karpicka wielkiego prezentu, a w zasadzie dla dziadki szkolnej. I w związku z tym, że jest to naprawdę przepiękna szkoła, kto z radnych nie brał udziału, to może w imieniu pani dyrektor zapraszam, żeby zobaczył to dzieło, bo jest zrobione szybko i chyba solidnie. Ale obok stoi obiekt, nie wiem jak się nazywa, ale tam przez kilka lat była dyskoteka pod nazwą Paka. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są plany pana burmistrza z tym obiektem, ponieważ już dzisiaj wiadomo, patrząc na ten obiekt, aż prosi się, żeby ten teren i ten budynek przeznaczyć też dla oświaty, bo roczniki dzisiaj tam uczące się no są troszkę już charakterystyczne z wyżem i podejrzewam, że można by tam uruchomić w perspektywie czasu szkołę od 1 do 6. Dlatego apeluję i proszę pana burmistrza, żeby tego obiektu nie brał w ogóle pod uwagę do sprzedaży. Ja tutaj się z panem Zagrodzkim zgadzam, jest zresztą w rozmowach również przy otwarciu na ten temat, żeśmy rozmawiali. Myślę, że ten teren i ten obiekt należałoby zabezpieczyć do przyszłych celów edukacyjno-oświatowych. Kiedy ta potrzeba wystąpi, czy się sfinalizuje, to myślę, że do końca nie możemy określić. Natomiast nad nim nie zamierzamy tego sprzedawać. Najprawdopodobniej po przekazaniu, które w tej chwili następuje od dotychczasowych dzierżawców, po rozliczeniu tych wszystkich spraw związanych z majątkiem, inwestycjami, ogłosimy przetarg na dzierżawę na określony czas, prawdopodobnie to będą 3 lata tego obiektu, po to, żeby rzeczywiście zostawić sobie furtkę, kiedy wystąpi taka potrzeba do skorzystania z tej infrastruktury. Myślę, że na dzień dzisiejszy przejęcie tego dla potrzeb tej szkoły jest nieuzasadnione. Wiadomo, że taki budynek nieużytkowany, stojący pusty, szybciej się niszczy, niż jeżeli jest do jakichś celów wykorzystany. Natomiast to rozwiązanie daje nam możliwość w przyszłości może nawet, tak jak tutaj było wspomniane, podniesienia stopnia organizacyjnego, ale podkreślam, jeżeli zajdą określone okoliczności,